Mówi Jacek Sobola, witam Państwa po przerwie. 507-964-253-507-964-253. Ale ja mam taki apel, prośbę, żeby wszyscy dzwoniący w lewym ręku trzymali ten numer tygodnika. No bo tam jest wywiad, widać z kim, tak? No trochę blikuje, ale można rozpoznać tego jegomościa. Więc bardzo uprzejmie o to proszę, żeby przeczytać koniecznie ten wywiad. No to chciałem Państwu powiedzieć. Generalnie to ja mam taki apel do młodych, żeby się uczyli matematyki, bo jak się będą zajmować tą polityką, to jeszcze im się zamiast tej rozkosznej Hiszpanki komunistki, która mówiła o tym, że w Polsce od dekad są obniżane emerytury, to im się przyśni Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z towarzyszem Świrgoniem, albo nie daj Bóg generał Oliwa, z tym drugim, to był Baryła i generał Oliwa, no byli to mocni zawodnicy. Proszę Państwa, ta wczorajsza debata z udziałem premiera Morawieckiego, szefowej Komisji Europejskiej, moim zdaniem kandydatki na warszawiankę roku, Ursuli von der Leyen, nie zakończyła grillowania Polski oczywiście w tym europarlamencie. Dzisiaj tam się toczyła teoretycznie debata poświęcona najbliższemu posiedzeniu Rady Europejskiej. No ale tematu Polski oczywiście nie mogło zabraknąć. Już o tym wspominaliśmy w rozmowie z naszym gościem, panem Janem Pietrzakiem. Oczywiście dzisiaj przedstawiając program rozpoczynającego się w czwartek, rozpoczynającego się jutro szczytu szefów unijnych państw i rządów, przewodnicząca Ursula von der Leyen poinformowała, że tematami tego spotkania będą między innymi COVID-19, ceny energii, cyfryzacja i tak dalej. No ale nie wszystkie wątki czepiania się Polski zostały zużyte podczas tej wtorkowej, bardzo przyjemnej dysputy. Więc dzisiaj eurodeputowani kontynuowali atak. Beata Szydło opublikowała na Twitterze taki wpis, w którym zwróciła uwagę na tę właśnie postawę eurodeputowanych. Jak zaznaczyła nasza była premier, europosłowie zamiast rozmawiać o ważnych dla Europy tematach skupiają się na atakowaniu Polski. Napisała tak. Kolejny dzień, a europosłowie nadal zajmują się atakami na Polskę. Tym razem na debacie przed Radą Europejską. Proszę zostawić Polskę w spokoju i nie rozprzestrzeniać kłamstw. Jeśli nie byli Państwo w Polsce, to zapraszam. Zobaczycie, że Polska to piękny, demokratyczny kraj. Tak napisała na Twitterze. A co powiedziała? Uwaga, Telekino. Bardzo uprzejmie. Proszę, to jest wystąpienie dzisiejsze Beaty Szydło. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Zanim przejdę do omówienia tego, co będzie się działo na szczycie Rady Europejskiej, dwa zdania nawiązujące do wczorajszego dnia, skoro wszyscy z Państwa tutaj poświęcacie tak dużo temu czasu. Proszę zostawić Polskę w spokoju. Naprawdę i nie rozprzestrzeniać kłamstw i fałszywych informacji na temat tego, co dzieje się w mojej ojczyźnie. Jeżeli Państwo nie byliście w Polsce, zapraszamy, przyjedźcie, zobaczycie, jaki to jest piękny, bezpieczny kraj i przede wszystkim rządzący się demokratycznie. I skończmy z tymi głupotami, bo zamiast koncentrować się na sprawach istotnych dla Europejczyków, po raz kolejny dzień toczycie Państwo debatę o niczym. A tymczasem w Europie jest naprawdę bardzo dużo problemów do rozwiązania i Europejczycy mają prawo oczekiwać, że wreszcie Parlament Europejski zajmie się ich sprawami. Jednym z takich poważnych problemów, o którym trzeba głośno mówić, jest kryzys energetyczny i to, co czeka wszystkich Europejczyków, kiedy będą musieli płacić bardzo wysokie rachunki za prąd, za ogrzewanie. A dlaczego tak się stało? No między innymi dlatego, że ten Parlament Europejski nie reaguje na szantaże Gazpromu i zgadza się bezkrytycznie na to, co Gazprom wyczynia w Europie. Nord Stream 2. Przecież to Państwa decyzje spowodowały, że dzisiaj mamy taki kłopot. Dziękuję bardzo. Kiedyś w Sojuzie, jak się jeździło do Sojuza kiedyś, dawno temu, w zamierzchłych czasach, pamiętam, uwielbiali dwie polskie aktorki, Beatę Tyszkiewicz i Barbarę Bryską. I zawsze padało takie właśnie pytanie tam o Barbarę Bryską i padało pytanie o Beatę Tyszkiewicz. Jak Beata? To było to podstawowe pytanie, bez względu na to, co by się nie działo na świecie, w Asie Mirie. Proszę Państwa, pan Andrzej Spruszkowa jest z nami.
i pan Andrzej Spryszkowa jest z nami, chociaż zapowiedział, że go już nie będzie. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że ja pana słyszę i ja w dalszym ciągu nie przyjmuję do wiadomości tego, że pana miałoby nie być. Nie zgadzam się z tym. Ja się oflaguję, będę protestował, panie Andrzeju. Słucham pana. Halo. Halo, halo. Panie Andrzeju, proszę mówić. A, dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. No, zmartwychwstałem na chwilę, bo muszę sprostować odnośnie ostatniej rozmowy z pani Małgosią Szczyny. Mianowicie chodzi o to, że ja mówiłem, że dzwonią sfrustrowani ludzie, ale nie sfrustrowani rozwodem z mężem czy żoną, nie sfrustrowani przypaloną zupą, tylko sfrustrowani zachowaniem tej bandy czerwonej, która wyprawia na ulicach codziennie swoje działania. I po prostu ludzie, którzy dzwonią, są sfrustrowani tymi sytuacjami, ale nie są w stanie nic zrobić, tylko sobie pogadać. I po prostu, proszę pana, dopiero uwierzę naprawdę, jak wyjdzie marsz Gazety Polskiej czy tych klubów i będzie 200 tysięcy ludzi. Bo tak to możemy sobie pogadać. No, pan widział ostatni ten spotkany prawie to zwykły dzień, no ale to jest, wie pan, ich za dużo jest. No, widział pan z tym krzyżem. Teraz szybko i kończę i nie odzywam się już więcej. Druga sprawa. Dzień po naszej rozmowie, nie wiem, na u was jeszcze po goście, czy to panie proponują gości, czy to wy zapraszacie, no pojawia się Rosenek. No tydzień wyklinają wszyscy, a łącznie jak pani Bangusze klinę jeszcze więcej. I pojawia się Rosenek. No to o czym ja myślę? I teraz jeszcze ostatnie są o granicy. No. Jak ja słyszę i widzę, co oni robili dzisiaj na tej granicy i ciągle słyszę, nie da się sprowokować, nie da się sprowokować. To mi się tak przypomina, jakby mordowali żonę panu za ścianą, a pan by siedział w łazience i nie da się sprowokować. No proszę pana, no jak, ja nie wiem, jak oni przejdą kiedyś przez tą granicę, jakieś wojsko ruskie czy jakieś inne, to chyba dopiero w Warszawie ich zatrzymają. No to jest komedia jakaś. No nie da się, płot rozwalony, wszystko robią, maski na gębach i oni jeszcze mówią, nie da się sprowokować. No trzeba chociaż, no ja nie wiem, no jakieś próby strzały w ziemię, ostrzegacze, no czy to się w głowie mieć. I ostatnie na zabawne na koniec zdarzenie. Dobrze, że pan mówi Ursula von Leyen. Kiedyś jeden z posłów polskich powiedział Stefan Leyen. No i chyba wielka konsternacja w skoczku niemieckim. Stefan Leyen zamiast Leyen. Także na tyle dziękuję i pozdrawiam tu panią Małgosię, bo ona mnie źle zrozumiała, ale ja zakładałem Solidarność i byłem przewodniczącym już w 80 roku. A to, co robiłem w stanie wojennym, to kiedyś wam opowiem, tam włosy stoną na głowie. Dziękuję, dobranoc. Proszę dzwonić, panie Andrzeju, bo ja bez pana nie będę miał tej przyjemności, jaką mam z panem. Bardzo uprzejmie pana o to proszę. Zupa, pan powiedział o zupie, że była przypalona. Zupa była zasłona moim zdaniem, ale to mamy może różne doświadczenia, spokojnie. No dobrze, to był mój merytoryczny dialog z tym, co mówił pan Andrzej. Ja jeszcze do tego Europarlamentu wrócę, jeżeli można, dlatego że szalenie sympatyczna doktorka Spurek w zamieszczonym na Twitterze wpisie poinformowała dzisiaj o przegłosowaniu przez Parlament Europejski możliwości podwyższenia VAT-u na produkty niezdrowe i o dużym śladzie środowiskowym, cytowałem. To zdanie pani doktorki Spurek ma świadczyć o tym, że mięso i mleko przejdą do historii. Napisała tak, mamy to. Wygląda na to, że PSL i reszta konserwatystów zaczyna przegrywać wojnę o kotleta i rosół. Wczoraj Parlament Europejski przegłosował możliwość podwyższenia VAT na produkty niezdrowe i o dużym śladzie środowiskowym. Odsyłamy mięso i mleko do historii. Taką Unię Europejską najbardziej lubię. Ja uwielbiam panią doktorkę Spurek taką właśnie, w takiej formie. No, ale przesympatyczna pani doktorka chyba jednak trochę się pospieszyła, zbyt szybko ogłosiła to zwycięstwo lewackiej ideologii, ponieważ z fragmentu sprawozdania w sprawie strategii, i teraz uwaga, bo to wracamy normalnie do tej konwencji językowej, jaką posługiwał się właśnie Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Więc z fragmentu sprawozdania w sprawie strategii od pola do stołu na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego,
wynika, że podwyższenie VAT na produkty niezdrowe jest kwestią dobrowolną, a nie obowiązkową. No i nie wiadomo, skąd u pani doktorki Spurek takie przekonanie, takie przeświadczenie, że to akurat kotlet i rosół należą do tych produktów niezdrowych i że to właśnie o kotlecie i rosole myślał ten Parlament Europejski. Na ten radosny wpis pani doktorki oczywiście zareagowali jak zawsze niezawodni internauci, ale państwu nie będę cytował tego wszystkiego, bo to nie ma najmniejszego sensu. Może taki najbardziej łagodny wpis. Tak trzymać idiotyzmy, w kierunku których zmierza Unia Europejska pod wodzą jej obecnego mainstreamu, powinny być dla wszystkich jasne, im bardziej, tym lepiej. Nie, dajmy spokój, bo to... Co warto zauważyć, na wpis pani doktorki odpowiedziała też pani Agnieszka Maliszewska, na co dzień dyrektor Polskiej Izby Mleka. I pani Agnieszka Maliszewska napisała tak. Mam nadzieję, że pani posłowanie szybko odeślemy do historii wstydu, a mleko i mięso niech pani zostawi w spokoju. Od tysięcy lat rolnicy karmili ludzi mlekiem i mięsem, a panią kto karmi i za czyje? No, to już jest przekroczenie jakichkolwiek granic. Dajcie spokój pytać doktorkę, kto ją karmi jeszcze czym. Jest z nami, przepraszam najmocniej, ale... Pani Aleksandra Szczęstochowy. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja oglądałam wczoraj całą debatę i muszę z pełną świadomością powiedzieć, że takiego premiera, jestem dumna z premiera naszej ojczyzny, naszej Polski. Zachowanie pana premiera budziło moje zaskoczenie, że on wytrzymał nerwowo z tymi zdrajcami z Polski. To przeszło najśmielsze moje oczekiwania, jak Polacy potrafią się zachowywać. Takiego rządu, jak mamy obecnie, takiego premiera, Polska jeszcze nie miała. Ja mam 75 lat i przeszłam za komuny i taki incydent, który w moich oczach, w mojej pamięci pozostanie do końca życia. A mianowicie, byłam w 9 miesiącu ciąży. Wyszłam za mąż, byłam w ciąży i z zawodu jestem pielęgniarką i pracowałam na popołudniowym dyżurze. I przychodzę do domu z mężem o godzinie 22:20, patrzę, w drzwiach są zamki zmienione. Proszę sobie wyobrazić, że ci komuniści wyrzucili mnie z mieszkania, z którym mieszkałam 20 chyba 1 lat, na ulicę. Przyjechali pod moją nieobecność, wzięli cały dobytek, wywieźli do moich rodziców, a ja z pracy, jak przyszłam, to zobaczyłam nowych lokatorów. Co się okazało? Że Komitet Centralny w Częstochowie miał człowieka z Warszawy, i mnie wyrzucili z tego mieszkania, a oni zostawili w tym moim mieszkaniu jakiegoś komunistę. Jak poszłam na następny dzień do tego domu partii w Częstochowie, to się dowiedziałam, że miała pani tak dobre mieszkanie, mówi, w alei musieliśmy dać obsadzić naszego człowieka z Warszawy. Proszę państwa, i oni mówią o tym, że oni dbają o dzieci, o rodzinę. Dziś wczoraj pokazali ci zdrajcy, Cimoszewicz, Miller, Belka, Rosati i wielu innych. O czym oni mówią? Przecież ich się powinno wyrzucić. Nie wiem, Polska ich nie powinna znać. Natomiast na to pan odnośnie Tuska. Wie pan, ja już jestem w tym wieku, że ja nieraz po nocach nie mogę spać i tak sobie się zastanawiam. Ten człowiek nie będzie miał miejsca w Polsce, bo jest jedyna rzecz, którą wszyscy, cały świat i jego też to dotyczy, że musi kiedyś z tego świata odejść. Polacy nie pozwolą mu nawet, żeby go pochowali pod płotem. Ta ziemia polska go nie przyjmie. Tego wściekłego psa,
tego zdrajcę. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Kłaniam się bardzo uprzejmie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zdrowia i spokoju przede wszystkim. Właśnie, bo to jest tak, że młodzi ludzie mogą tego nie rozumieć, co czują ci, którzy pamiętają tamte czasy, co czują w momencie, kiedy wychodzi taka kreatura jedna z drugą. Przecież wszyscy wiemy, kogo mam na myśli. I zaczyna pouczać nas, Polaków, jak my mamy się rządzić demokratycznie. Coś niebywałego. Proszę Państwa, wczoraj minęła 11. rocznica tragedii w łódzkim biurze PiS-u. Taksówkarz, były członek Platformy Obywatelskiej, Ryszard Cyba, zastrzelił Marka Rosiaka, ranił innego działacza PiS-u, Pawła Kowalskiego. Co po tych 11 latach powiedział Polskiej Agencji Prasowej świadek tamtych wydarzeń, który się cudem uratował. W rozmowie z Polską Agencją Prasową łódzki radny PiS Sebastian Bulak oświadczył tak, to był wtedy szef młodzieżówki partyjnej PiS-u. To był mord polityczny, do którego doprowadziła kampania nienawiści po katastrofie smoleńskiej, kampania hejtu, kampania brudnych oskarżeń, kampania, która doprowadziła do śmierci zwykłego człowieka, Marka Rosiaka, i która o mały włos nie skończyła się tragicznie dla Pawła Kowalskiego. Kiedy stałem w zadumie przed tablicą przypominającą świętej pamięci Marka, ogarnął mnie smutek, bo po 11 latach niektóre środowiska liberalno-lewicowe nadal stosują nienawistną polityczną nagonkę na PiS. Może to prowadzić do kolejnych morderstw na tle politycznym. Niech ci ludzie powstrzymają się od mowy nienawiści skierowanej w stronę prawicy, w stronę rządzących i w ogóle w stronę jakichkolwiek polityków, niezależnie od reprezentowanych barw partyjnych. Było to podczas kampanii wyborczej do samorządów w 2010 roku. Pamiętam, że tego dnia wczesnym popołudniem z obecnymi doradcami prezydenta Andrzeja Dudy, Marcinem Mastalerkiem, Mariuszem Rusieckim, omawialiśmy w biurze ówczesnego europosła PiS Janusza Wojciechowskiego projekt ulotki wyborczej. Projekt, który przyniósł zresztą do nas Marek. Usłyszeliśmy głośny huk, wybiegłem, zobaczyłem Marka Rosiaka leżącego na korytarzu jakieś 25 metrów ode mnie, Pawła Kowalskiego, który osuwał się na ziemię i z przerażeniem krzyczał do sprawcy, co pan robi? Sprawca miał nóż i atakował Pawła w okolice szyi. Pamiętam, że wtedy w szkle kontaktowym, nie będę wymieniał nazwisk tych obu dżentelmenów, jeden to jest znany satyryk Krzysztof, tak ma na imię, panowie się naśmiewali z tego, jakie to rany od Paweł Kowalski, że ha, 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 co mu tam tym nożem mogli zrobić przecież i tak dalej. To był ten moment, który zaważył na całym moim życiu, moment, którego nigdy nie zapomnę. Miałem do wyboru albo rzucić się z pustymi rękami na napastnika, albo przebiec kilkadziesiąt metrów do siedziby Straży Miejskiej. Wybrałem to drugie wyjście, choć do tej pory się zastanawiam, co byłoby, gdybym zrobił inaczej. Szybka interwencja strażników zapobiegła śmierci ciężko rannego Pawła Kowalskiego. Biegnąc po pomoc, zastanawiałem się, jak to przekazać, aby nie opóźnić interwencji, bo to przecież można było zaliczyć do ataków terrorystycznych, a wtedy wzywa się specjalną brygadę i to mogło potrwać. A moi koledzy byli tam w środku z napastnikiem. Powiedziałem więc strażnikom, że ktoś strzela z broni gazowej. Tuż po schwytaniu w biurze PiS Ryszard Cyba powiedział strażnikom i policjantom, że chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego, tylko nie miał odpowiedniej broni, za krótką broń miał. Wykrzykiwał. Według ówczesnych relacji mediów Ryszard Cyba urodził się w 1948 roku w komunistycznej Polsce, handlował walutą, był konfidentem milicji obywatelskiej. Do 1999 roku ten morderca mieszkał w Kanadzie, miał obywatelstwo kanadyjskie. Po powrocie do Polski był taksówkarzem w Częstochowie. Przed chwilą dzwoniła pani właśnie z Częstochowy. Władze Platformy z Częstochowy potwierdziły, że Ryszard Cyba, zabójca Marka Rosiaka, przez 2 lata był członkiem Platformy Obywatelskiej. Pod koniec 2011 roku Ryszard Cyba został skazany na dożywocie. Niczego nas ta śmierć, proszę Państwa, nie nauczyła. Znaczy nie nas.
tych, którzy nie wyciągnęli żadnych wniosków z tego, co się wtedy stało. Nie chcą o tym pamiętać. Oczywiście w żadnych TVN-ach o tym, co ja Państwu teraz przytoczyłem, się nie mówi, bo i po co? To jest temat tabu. To jest temat, o którym się nie wspomina. To był polityczny mord. I przed nami, biorąc pod uwagę tę atmosferę, jaką prowokuje w kraju Tusk, głównie on. Niestety, ale bardzo prawdopodobne jest to, że kolejna tego typu tragedia. Oby nie. Naprawdę chciałbym się mylić, ale obawiam się, że się nie pomylę. Bardzo uprzejmie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się, miłego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.